spróbuję. Pająk nie akompaniuje. Znów ma dobry, chyba wszystko wspaniały jest Janus. Na pająka skinął dłonią, natarł smyczek kalafonią, szybko sprawdził skrzypiec brzmienie, z taką wprawą, że zdumienie ogarnęło zgromadzonych i po chwili pierwsze tony zadzwoniły w leśnej duszy. Kiedy konik drgnieniem smyka zmienił burzę w śpiew słowika. Aż ktoś szepnął, cuda czyni, toś to istny paganin. A ze strun wciąż trele płyną wodospadem i lawiną. Trele czyste, trele brzyste, diamentowe i perliste. Nagle cisza i to taka, jakby ktoś przestraszył ptaka. Żuk już nawet krzyknął brawo, kiedy konik z wielką wprawą machnął smyczkiem kolonosa i wnet rozległ się gwizd kosa, tak zaczepny i radosny, że natychmiast czubka sosny kos prawdziwy zawtórował, a po chwili już dąbrowa zadzwoniła takim śpiewem, jakby w niej pod każdym drzewem dawał koncert chór ptaszęcy. Konik przerwał, nie grał więcej. To jest jedna z moich pierwszych bajek. Jeśli Państwo pozwolą, to jeszcze jedna bajka, ale tym razem już bajeczka dla nieco starszych. Ale nie widzę skutku takiego, żeby mnie tam to tak bardzo dobrze zrobiło. Znaczy, jak to trzeba. Prewasa. 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 To kosty. Nie, to w pastylkach. Tam. Trzy razy dziennie. Prowasan. Prowasan. Prowasan, no tak. No. To ja brałem, początkowo brałem trzy razy dziennie po jednej, a potem ostatnio brałem po dwie, sześć dziennie. Zapnie się od trzech do po dwóch. Tak, tak. No i nic mnie tam, początkowo takie podrażenie, że tam człowiek się uparł na nerwie, a potem nie. Ale niczego, nie szóstwo.